Siemanko, cześć, cześć, hej, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice. Mój ostatni draft przyjął się bardzo dobrze, ponieważ dobiliście ponad 2000 łapek w górę. Dlatego ciekaw jestem, czy tym razem też dacie radę to zrobić. 2000 łapek to jest wyzwanie. Jeżeli tak, no to oczywiście automatycznie wtedy nagrywam kolejnego drafta. A co w dzisiejszym drafcie będzie tematem przewodnim? Tak jak zauważyliście po tytule, będą to zimowe transfery, czyli piłkarze, którzy ostatnio zmienili klub. Jeżeli wypadną mi w FIFA, automatycznie muszę ich wziąć do składu, a jeżeli nie, no to wybieram kogo chcę. Zanim zaczniemy, jeszcze tylko gorąca prośba, ponieważ zbliżamy się do 50 tysięcy kibiców, także kto jeszcze tego nie robi, zachęcam do zostawienia suba, oczywiście wspomnianej łapki w górę, a teraz już startujemy. Poszło, w takim razie monety wydane, formacja będzie zaraz wybrana. Uwaga, 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 4-3-3 defensywnie. Jeżeli się nie mylę, to ostatnio nią zagraliśmy i grało się całkiem fajnie. To też jest fajne. Ale nie, 4-3-3, pójdziemy w to, co ostatnio grało mi się tym dobrze. I proszę bardzo, pierwszy wybór! Ronaldo wskoczył, taki piękny. Szybko popatrzę, Tureno nikt tu nie zmienił klubu, także Ronaldo, witam ciebie w składzie, lecimy od lewej strony, tu może być Coutinho, mógł być Neymar, mógł być Hazard, mógł być Mane, ale Coutinho jak wiadomo przyszedł do Barcelony, także Coutinho wskakuje, tu jeszcze w barwach Liverpoolu co prawda. Tuf, tuf, tuf. I tu tak samo, Dybala mógł być, Jarmolenko, Di Maria, Willian. Ale Lukas, który przyszedł do Tottenhamu, czyli wybór pada na niego. Lecimy dalej w takim razie. Uwaga, uwaga, uwaga. Mam nadzieję, że z tych zawodników nikt ostatnio nie zmienił klubu. Przynajmniej nie jest mi to znane, wybieram Parejo. Tak? Jeżeli dobrze powiedziałem. Środkowy, defensywny. Uwaga! Casemiro! Vidal nie, Biglia nie, tu chyba też nie, tu chyba też nie, Henderson. Czyli pójdziemy w Casemiro, wybieram jego, proszę bardzo. Środek pomocy, jeszcze kolejny zawodnik. I teraz, z tych zawodników też raczej nikt nie zmienił klubu, w takim razie Silva wędruje do składu. Środeczek wygląda całkiem w porządku. Przejdźmy do obrony. Zastanawiam się tutaj między Milnerem a Ziegelarem. No i tak, Milner ma lepszego overalla, ale Ziegelar jest szybszy, a wiadomo, że na obronie liczy się troszkę szybkość. Postawię w takim razie na niego. Tu sobie mogę zamienić jeszcze tak, o, bo on nam tam skoczy, środek obrony, tu jakiś, uwaga, 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 Toprak nie odszedł, Kościelny nie odszedł, Azpilicueta nie odszedł i Hummels nie odszedł. Tu wybiorę Azpilicuetę, bo on najbardziej pasuje pod zgranie chyba. Szybko jeszcze przelecę, tak sobie myślę, 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 no chyba nikt tu nie zmienił z nich, czyli Azpilicueta. Wybieramy tutaj kolejnego pana, uwaga, uwaga, uwaga. No, tu szału nie ma, zdecyduję się na Lopeza, bo on jest z nich wszystkich najszybszy. Mógłbym wziąć Titiego, ale no 34 na środku obrony, jeżeli chodzi o szybkość, nie zwiastowałoby to nic dobrego. Prawa obrona w takim razie, kolejny wybór. Dani Alves tu jest, Mario Gaspar. Wydaje mi się, że tutaj też z tych panów nikt nie zmienił ostatnio klubu, dlatego zdecyduję się na tego Hiszpana z Villarreal, Mario Gaspara. No i bramkarz, kogo nam tu zaproponują? Uwaga, 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 Ter Stegen! Nikt nie zmieniał klubu, prawda? Ale Ter Stegen tu nie ma z nikim zgrania. Handanowicz zresztą, a nie, Handanowicz tu ma z tym panem z Interu. I wiecie co? To jest właśnie ten dylemat. Postawię na Handanowicza. Kilka razy już nim grałem, grało mi się nim bardzo dobrze, dlatego on wędruje do składu. Lecimy dalej od ławeczki, od lewej strony. Ale co nam to, co nam to, co nam to? Nic nam to, dobra, weźmiemy tego Schmeichela, dobrze się kojarzy. Dalej, dalej, dalej. A dobra, wiecie co, wezmę sobie tego Gulama. Zobaczymy, może się trafisz jakiś Włoch, ale tam go zamienić. O, można coś pomyśleć. Vidal, Schmelzer, Asare, Naldo, Kappa. No i co, Naldo? Dobra, tutaj zdecyduję się na Vidala, miałem Naldo, ale postawię na niego. Trudno, trudno, niech się dzieje. Rafinha, Emre Can, Fakir. Fakir, przepraszam. Dobra, tutaj siada Rafinha. Dalej, 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 dalej. I czy z nich ktoś zmienił klub? Ha! To jest pytanie.
ciężki wybór trochę, ale pójdę w Peresa. Jako pierwszy będzie z lewej. I tu sobie jeszcze szybko sprawdziłem, że Rafinha zmienił klub. Także intuicja i przeczucie zwykłego kibica okazało się mu tutaj bardzo dobre, ponieważ on poszedł na wypożyczenie do Interu. Także bardzo dobry wybór z mojej strony. I proszę Państwa, Neymarito wskoczył. Mandzukic został, tu Lukaku nie teraz, Di Maria jeszcze siedzi tam, czyli weźmiemy sobie Neymara, biorę go. Kolejny zawodnik, uwaga, 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 i teraz tak, Mane nigdzie się nie ruszył, Son też nie. Wiecie co, tutaj decyduje się na Rojo, bo on mi pójdzie na obronę, zobaczymy zresztą, czy się będzie działo. I dalej, proszę Państwa! Marcelo na to tak skoczył! Müller nigdzie nie odszedł, Mane nie poszedł, Royce pewnie dalej kontuzjowany albo wraca do kontuzji, Hazard siedzi tu, ale Marcelo na to tak musi wskoczyć do składu, zdecydowanie. Tak jest, cieszę się tak jak on. I tak, stąd to nie wiem. Prawa obrona, mogę kogoś wziąć na prawą obronę, ale tam chyba kogoś mam, PS. To pójdziemy w najwyższy overall, Gibbs, kolega Krychowiaka. Szkoda tego Krychowiaka, no chłopak tak zaczął grać. I Fernandinho, ten brazylijski brutal, tak go sfaulował. Jak ja bym go dorwał, też bym go tak sfaulował. Gdzie są jacyś zawodnicy? Tu też idziemy w overall najwyższy. Czy co, czy Hiszpana? Weźmy Hiszpana. Cyk, jeszcze dwóch. Dajcie kogoś dobrego też tam, dajcie jeszcze kogoś. Z tych panów chyba też nikt raczej nie zmienił klubu, to pójdę w tego overalla Draxlera. I ostatni wybór. Dajcie, dajcie coś, no. No to żeście dali. Z Hiszpanii pójdziemy w tego Guedesa, co? Pójdziemy w niego. Jest chłopak na środku. Co zrobisz, co zrobisz? No dobra, czas na to, żebym to teraz jakoś poukładał i za chwilę widzimy się już z kompletną jedenastką. I udało mi się wyczarować coś takiego. Ogólnie jestem zadowolony z tego składu, ze zgrania, jakie udało się uzyskać. Neymar tutaj jeszcze na ławeczce, do tego na przykład Pareko, Draxler. Neymar na pewno będzie wchodził w trakcie meczu, ale zacznę grać tak jak jest. No i co? Przejdźmy jeszcze do wyboru trenera. Zobaczymy, kogo by tam można było. No i tak, skoro jest Marcelo, no to trenerem będzie Marcelinho, no bo jakby inaczej. Jeszcze będzie podsumowanie tego draftu. Uwaga, uwaga, 176. Szału może nie ma, ale nie będzie najgorzej, mam nadzieję. Lećmy z pierwszym przeciwnikiem i nie ostatnim, mam nadzieję. Wyszukiwanie trwa, wyszukiwanie trwa, wyszukiwanie trwa mojego przeciwnika. Ha! Śmieszek. No i szuka, szuka i nie mogę znaleźć. Oho! I już jest! Będzie to gościu ze składem! Ula boga, chłopaki! Golden Non Draft Team. Jest Messito, Cavani, Azpilicueta, też jest Matuidi, Neymarito, Bernardeschi. No to zaczynamy ten pierwszy i mam nadzieję nie ostatni mecz. No! 1-0. Bardzo ładne rozpoczęcie. Cristiano Ronaldo! Zobaczmy jeszcze raz. Tu poklepane. Tu trochę go przełożył. Podał od razu. No Ronaldo. Dla niego taki strzał to jakby strzał z rzutu karnego. Umówmy się. Musiało to wpaść. 1-0. Ale widzę, że przeciwnik może mi tu sprawić jakiś problem w tym meczu. Kto to tak Ronaldo z Guwencji? Oj, oj, ale tnie, ale tnie. Nie ma nic z tego. Nie ma tego dobrego, mój kolego. Ale piłę mu zagrał, no. Karny powinien być. Panie sędziu, co jest? Koniec pierwszej połowy. Troszkę nerwów jest, ale 1-0. To jest najważniejsze. Zobaczymy, jak będzie w drugiej części spotkania. Miejmy nadzieję, że uda się utrzymać ten dobry wynik. Zrobiłem sobie zmianę. Wpuściłem Neymara za Coutinho, no. Chłopak zagrał 45 minut. Wiadomo, że w Barcelonie dopiero początek. Musi się tam zgrywać z innymi. Także wiecie, no. Nie może za dużo grać też. Oho. Całe szczęście, że Cavani się tak myli. 73 minuta spotkania już. Przeciwnik robi zmiany. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo 2-0. Czy to Neymar? Nie, Ronaldo. Ewidentnie jego mecz.
70. dobiega 5. minuta spotkania, 2-0, szybkie rozpoczęcie od bramki, zgranie, Ronaldo dostał piłkę na wolne pole, pobiegł, strzelił i gol. Przeciwnik się może zdenerwować. Oho, już mu się włączyło coś. No nie, no nie, no nie! No nie! Co w ogóle było teraz? Ja się pytam, co to było? Boże, oni wyszli tak z kontrą. Nie! Nie! Poprzeczka! Nie trafił! Piłka wyszła na aut. Koniec meczu! Udało się wygrać po naprawdę dużych nerwach, jakie sobie w sumie sam zafundowałem. Cristiano Ronaldo, bohaterem tego meczu. 3 bramki, 2 u mnie, 1 u przeciwnika. W takim razie przechodzimy do drugiej rundy. A skład przeciwnika w drugiej rundzie? Serio? Toty Ronaldo, Toty Messi, Toty Modric, Ferdinand, Ikona. Jak tu z nim grać i przede wszystkim jak wygrać? Ojej, ojej! Ależ poszedł, ależ poszedł. No! Jak on tego mógł nie trafić? Cristiano, niesamowity błąd Ronaldo. Niepotrzebnie się bawi, niepotrzebnie się bawi! I dlaczego? Dlaczego teraz strzela tutaj Ronaldo, a tam nie strzelał? Wiem dlaczego, bo tu jest karta Toty 99, a tam tylko jakieś marne 95 po mojej stronie. No! Karny! Rzut karny! Ale przecież ja nie umiem strzelać karny! Bożeż ty mój, traf to! Ale on widzi mój celownik. To jest! Nie mogłem go wyłączyć, tego celownika. Ronaldo, salto, 1-1. Ależ meczek się zapowiada, 13 minuta dopiero. Ale nie mogłem wyłączyć, naciskałem tu tą strzałeczkę do góry i wiecie, no nie szło, nie szło. Nie wiem, ale mniejsza z tym, najważniejsze, że doprowadzamy szybko do remisu. Cristiano. Musiał to wyciągnąć. Troszkę za mocno. Faul teraz, ej! Panie sędzio! No. Nie, nie można trafić, nie można trafić. O nie. Dlaczego ja się pytam? Dlaczego, jak ja mam takie sytuacje, no co prawda nie jeden na jeden, to nic z tego nie ma, bramkarz broni, a ten tylko gościu wyjdzie, cyk, brama. Koniec pierwszej połowy, 2-1, wielkie emocje, dużo kontrowersji według mnie, sędzia ewidentnie gwiżdże w jedną stronę. Neymar, no to u mnie też wejdzie Neymar, druga połowa. Żarty się skończyły, kolego. Nie ma tego dobrego. No. Krisiek! No! 2-2! 53. minuta, w sumie 4. Neymar wszedł i bramka. Jak ty, Cristiano, nie umiesz, no to Neymar będzie strzelał. 2-2. Oj, nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze! Czemu, Cristiano? Spalony? Ha! Spalony był! No i bardzo ci tak dobrze, chociaż tyle masz. Cristiano, strzel to! Ja już nawet nie mam siły do niego. Jak to nie wpada? Znając życie, on zaraz zrobi akcję i mi strzeli bramkę. O, brama. Nie będę się nic odzywał. Naprawdę, gościu. Proszę bardzo. Cristiano Ronaldo podał. Wszystko w ręce. Te zimowe transfery po prostu szał ciał, powiem wam. Jestem taki zły na tą FIFA. Szkoda słów, naprawdę. Jedyne co może wynagrodzić mi ten odcinek, to jakiś traf w paczkach.
takim razie jeszcze otwórzmy te paczki. A, tu jeszcze była jakaś wcześniejsza złota. Dobra, zacznijmy od srebrnej. Jak tu wpadnie coś dobrego, to będę naprawdę zadowolony. A jak nie, to ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem, jak mam grać, co mam robić. Przecież, no, tak się starałem w tym meczu. Tak się starałem w tym meczu. I moje starania poszły. Złota paczka Dele Alli. Tu już nic nie będzie widać fenomenalnego. Gomez. Paczipka. Dobra, złota z Müllerem. Tomas nie przyniósł szczęścia. W paczce jest Robertson. Ashley Young jest. Jeszcze jest Antoine Griezmann. Był Ronaldo, ale go zmienili, bo to już chyba byłoby przesada, jakbym otwierał ostatnią paczkę z Ronaldo. Bez ekranów. Naprawdę tak słabo. Gutierrez. No i co ja mogę? Co ja mogę? Powiedzcie mi, co ja mogę? Po raz kolejny grałem jak nigdy, a przegrałem w tej drugiej rundzie jak zawsze. Po prostu jakaś totalna masakracja. A Cristiano Ronaldo po tym meczu, to ja nie wiem, co ty powinieneś, chłopie, zrobić. I co ja tobie powinienem przede wszystkim zrobić? Trzeba troszkę ochłonąć, weekend przed nami, później nowy tydzień, nowe wyzwania, nowe możliwości, nowe odcinki, na które oczywiście was serdecznie zapraszam. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, łapka w górę, subskrypcja i życzę wam wszystkiego dobrego i żeby u was Cristiano Ronaldo strzelał w każdej takiej sytuacji, jaką miał przynajmniej u mnie. Do zobaczenia!